No hej, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o hejcie, który jest nierozerwalnie związany z Blizzardem. I to od o wiele dłuższego czasu niż większość z Was sobie zdaje sprawę. Bo to nie jest tak, że hejt na Blizzarda zaczął się przy okazji patcha 9.0. Hejt na Blizzarda zaczął się w zasadzie już w wanilii, bo zawsze istnieli jacyś hejterzy tej gry. Dlatego tak ważne jest odróżnienie hejtu od konstruktywnej krytyki. Hejt jest bezpodstawny, nie zawiera w sobie niczego, co mogłoby polepszyć w jakikolwiek sposób stan gry. Na przykład mogę powiedzieć, że WoW jest grą słabą, bo głupią i w zasadzie nic z tego nie wynika. To jest po prostu czysty hejt, który wynika może z mojego rozżalenia, może z mojego niezrozumienia gry i tak dalej. Ale mogę też powiedzieć, że WoW jest grą po prostu słabą i nieprzystosowaną do gracza, który ma mniej czasu, przez co gra mi się w nią gorzej, gdyż wymaga bardzo dużo grindu. No i tutaj można byłoby polemizować, czy jest to prawda, czy nie jest to prawda, ale jest to na pewno krytyka. Czy słuszna? Tego nie wiadomo. Ale to już jest krytyka, no bo jest tam jakaś merytoryczna podstawa. Coś, co możemy wziąć pod obserwację i zastanowić się, czy rzeczywiście tak jest. Jeżeli tak jest, to może trzeba to zmienić. I właśnie w ten sposób działa tworzenie gier komputerowych. To nie jest tak, że deweloperzy zamykają się w czterech ścianach i nie wiem, w ogóle nie mają żadnego kontaktu ze społecznością. Nie przy produkcji MMORPG-ów, nie przy produkcji gier takich, jakie tworzy Blizzard. Blizzard regularnie dostaje feedback od swoich graczy i stara się do tego feedbacku jakoś dostosować, ale o tym za chwilę. Jak już mówiłem, hejt i krytyka towarzyszyły World of Warcraft od zawsze. No i o ile hejt jest czymś, co trzeba całkowicie zniszczyć i w ogóle na to nie patrzeć, tak krytyka była zawsze motorem napędowym World of Warcraft. To dzięki krytyce graczy gra miejscami stawała się lepsza. Ale bywało i tak, że krytyka graczy doprowadzała tę grę do gorszego stanu. I tutaj pojawia się bardzo ważny człowiek. Człowiek, który jest zatrudniony w Blizzardzie. Zresztą nie jest on sam, ma on cały sztab ludzi. Jest od tego cały dział, którego zadaniem jest rozróżnienie tej krytyki, która rzeczywiście może pomóc grze, od tej krytyki jakichś casualowych, niedzielnych graczy, którzy przyszli na grę na chwilę i na przykład narzekają, że nie jest to bardziej Call of Duty. No bo są i tacy ludzie, co nie? Dajmy prosty przykład. Torghast. Nie tak dawno temu w Shadowlandsach doszła nowa forma zabawy, Torghast. No i w zasadzie ja nie spotkałem się z nikim, kto narzekałby na poziom trudności Torghastu. Założę się, że większość z Was też w ogóle się z kimś takim nie spotkała. Jeżeli cofniecie się do postów WoWheadowych, czyli strony, która w sumie no, skupia w sobie dużą część społeczności Warcrafta, gdy cofniecie się do ich postów z czasów premiery 9.0 i popatrzycie na wpisy różne o Torghaście, to raczej nie było tam zbyt dużego entuzjazmu, ale też nie było jakiegoś wielkiego hejtu, krytyki. Raczej było neutralnie. Pojawiały się pojedyncze głosy, rzeczywiście Torghast jest zbyt trudny. No i problem pojawił się wtedy, kiedy pan Robert, nazwijmy go panem Robertem, czyli panem odpowiedzialnym za wyciąganie tej sensownej krytyki, stwierdził, że dobrą zmianą będzie, jeżeli Torghast stanie się prostszy, bo rzeczywiście kilka osób z całej społeczności płakało, że Torghast jest zbyt trudny. No i Blizzard dostosował Torghast, sprawił, że jest łatwiejszy, więc spotkał się z czym? Spotkał się z kolejną falą, ogromną, o wiele większą falą krytyki. I nie jest to głupota społeczności WoWa, jest to głupota samego Blizzarda, że nie rozumie swojej społeczności. Wiadomo, że w każdej społeczności będą takie i takie spojrzenia. No i chodzi o to, by jednak nie zdenerwować tej większości. No tak niestety jest. Zdajemy sobie sprawę, że demokracja nie jest najlepszym systemem, ale nic lepszego nie wymyślono i przy produkcji gry, jeżeli chcesz, by ta gra była popularna, jeżeli chcesz, by ludzie w nią grali, a chcemy, żeby ludzie grali w WoWa, to jednak starasz się nie denerwować większości graczy, bo jeżeli zdenerwujesz większość, no to nieważne, jak fajną grę zrobisz do tej mniejszości, to jednak tej gry nie utrzymasz, a przynajmniej nie utrzymasz gry takiej jak World of Warcraft. No i Blizzard, zamiast spojrzeć na to, że większość miała podejście neutralne do Torghastu, spojrzała na to, że kilku osobom ten Torghast nie odpowiadał. Podobna sytuacja jest z broniami artefaktowymi. Często spotykam się z argumentem, że społeczność World of Warcraft jest pełna hipokrytów, że z jednej strony hejtują mechanizmy np. BFA, ale chwalą mechanizmy Legionu, które przecież były bardzo grindowe. Jeżeli się cofniemy do Legionu, to zobaczymy, że chociaż
overall to był dobry dodatek, to jednak miał na przykład ten Artifact Power, który był niekończącym się grindem. Pamiętacie, jak trzeba było chodzić w kółko na tę samą jedną instancję, to było Mall of Souls, by farmić Artifact Power, bo to było po prostu najbardziej efficient, najbardziej wydajne. Czy farmienie Artifact Power było fajne? Oczywiście, że nie. I większość społeczności nie lubiła tego. Wystarczy znów cofnąć się do filmów youtuberów z tamtych czasów, by zobaczyć, że Artifact Power był masowo hejtowany. Jednakże sam system artefaktów był chwalony. Był fajny, był innowacyjny. Sprawiał, że po zakończeniu levelowania mieliśmy content, który chcieliśmy odblokowywać. Ludzie chcieli odblokowywać sobie nowe wyglądy tych swoich broni artefaktowych, nawet jeżeli z nich nie korzystali. To było fajne. Sama koncepcja Class Order Hallów, czy właśnie tych naszych broni legendarnych, podobała się ludziom. To, co im się nie podobało, to ten nieskończony grind. I co Blizzard wyciągnął z tego wszystkiego? Stwierdził, że aha, czyli skoro artefakty były spoko, to znaczy, że ludzie chcą więcej tego typu grindu w BFA, w postaci Azerytu na przykład. I znów jest to zła robota po stronie Blizzarda, bo on nie rozumie tego, że graczom nie podobało się to, że farmili w nieskończoność Artifact Power, tylko podobały im się same artefakty. To tak jakby wyrwać z kontekstu jedno zdanie i stwierdzić, że to jest potwierdzenie wszystkich naszych teorii, to jest właśnie to, za czym musimy iść. No tak się nie robi, trzeba spojrzeć na to szerzej. Oczywiście, zdarzali się ludzie, którzy nawet w czasach Legionu krytykowali Legion za wiele rzeczy. I ktoś powie, bo to się klika bardziej. I to jest prawda. Na zagranicznym YouTubie jest wielu takich mniejszych YouTuberów, którzy krytykują tę grę, gdy jest tam co krytykować, ale także chwalą ją, gdy jest co chwalić. Podobnie robię ja czy Nexus, tylko akurat w przypadku naszego tutaj polskiego YouTuba nie ma to aż takiego dużego znaczenia. W sensie to, czy my zrobimy materiał, w którym chwalimy grę, czy też ją hejtujemy, nie wpływa aż tak bardzo na nasze wyświetlenia, a co z tym idzie, nie wpływa na nasze zarobki. My mówimy te rzeczy, bo tę grę się troszczymy. Wiemy, że może być ona lepsza, a może być ona lepsza pod wieloma względami. Dlatego uważam, że krytyka ze strony społeczności jest usprawiedliwiona i nie bierze się tylko stąd, że Blizzard długo nie wypuszczał patcha 9.1. To oczywiście sprawiło, że ludzie zaczęli bardziej krytykować WoWa, ale sama krytyka ma swoje źródła gdzieś indziej. Ma źródło w samym Blizzardzie, który ma bardzo zły wywiad, że tak powiemy. Ma bardzo złe rozeznanie w społeczności, jest out of touch, byśmy powiedzieli z angielskiego. Nie rozumie tego, co ludziom się podoba i co ludziom się nie podoba. Nie jest w stanie dopasować tych wszystkich puzli i ułożyć tego fajnego obrazu. A to z kolei jest winą tego, że mają po prostu tam za mało ludzi odpowiedzialnych za to. Zresztą niedawno pozwalnili bardzo dużą część ludzi, którzy właśnie tym się zajmowali. I też nie trzeba być jakimś wielkim znawcą tematu. Wystarczy poczytać o tym, co się ostatnio dzieje w Blizzardzie, o tych wszystkich ludziach, którzy odeszli. Wystarczy poczytać wpisy na różnych Twitterach czy Facebookach ludzi, którzy tam pracowali, czy nawet obejrzeć filmy, bo się zdarzały przypadki, że jakiś były pracownik Blizzarda nagrał filmik. No i gdy zbierzemy to wszystko w całość, to mamy obraz firmy, która rzeczywiście po prostu nie jest w stanie zrozumieć swoich własnych graczy. I to głównie jest krytykowane, ponieważ to, że myśmy dostali te Shadowlandsy, to była dobra wieść i ludzie byli zadowoleni. I zapewne, gdybyśmy dostali ten patch 9.1 szybciej, to tej krytyki byłoby mniej, ale wciąż by była. Conduit Energy byłby hejtowany. Tak samo jak hejtowane byłoby podejście do anime, ponieważ znów wystarczy cofnąć się do premiery Shadowlandsów, by zobaczyć, że już wtedy ludzie na razie na początku nie wiedzieli, co o tym myśleć, bo myśleli, że ten system będzie działał troszkę inaczej, ale wraz z upływem czasu zrozumieli, że Anima Power, system zbierania anime, jest po prostu źle zaprojektowany, bo nie zachęca cię do tego, żebyś go farmił. Bardzo dobrze wytłumaczył to Taliesin na kanale Taliesin i Evitel w swoim najnowszym filmie, jednym z najnowszych filmów, gdzie tłumaczył, co nie zadziałało z Anima Power. Znów Blizzard zrozumiał po części to, co chciała społeczność. Społeczność chciała jakiś grind, ale nie taki, który by bezpośrednio wpływał na ich siłę. Więc Blizzard im to dostarczył, tylko że ten grind jest zbyt długi, no bo ludzie widząc to, że mają możliwość zupgrade'owania swojego sanktuarium albo kupienia transmogów, myślą, że muszą zupgrade'ować to sanktuarium, nawet pomimo tego, że to sanktuarium nie daje im jakichś bezpośrednich bonusów. Ale niestety tak działają ludzie. Ktoś może powiedzieć, że jest inteligentny i on działa inaczej. I chwała mu za to, brawo dla ciebie. Ale większość ludzi jednak zostanie postawiona przed taką sytuacją, to wybierze mimo wszystko zupgrade'owanie tego sanktuarium niż kupienie tego setu, czyli tych fajnych rzeczy, które gdzieś tam są, jakieś mini pety, jakieś właśnie sety, rekolory ich i tak dalej, i tak dalej. Nie kupią tego, no bo całą animę, którą farmili przez bardzo długi czas, muszą wydać na to sanktuarium, co
od razu sprawia, że nie chce się tej anime farmić, gdyż gdzieś tam z tyłu głowy mamy to, że musimy wydać ją na upgrade naszego sanktuarium. Bywają też miejsca, gdzie Blizzard po prostu idzie w zaparte, gdzie jakiś deweloper idzie w zaparte. Bywają mechaniki, które chociaż mogliby zmienić i które wiedzą, że są słabe, to i tak ich nie zmieniają. Przykładem tego jest Conduit Energy. I to jest już wina nie tego pana, który robi rozeznanie, tylko tego pana już na samej górze, jakiegoś producenta gry, reżysera gry, czy kogoś w tym stylu, który twierdzi, że nie, zostajemy mimo wszystko przy tym, bo ma jakąś tam big picture przed sobą, bo ma jakąś wielką wizję, nawet pomimo tego, że gracze tej wielkiej wizji, tego big picture nie widzą. I tutaj z kolei jest problem z komunikacją. Blizzard źle komunikuje to, co tak naprawdę chce osiągnąć takim systemem, no bo taki zwyczajny, casualowy gracz nie ma bladego pojęcia. I znów nie trzeba siedzieć jakoś bardzo w temacie, by zrozumieć, że jest to problem Blizzarda, który pojawił się już bardzo dawno, gdyż nie mają oni tam żadnej kadry, która tym wszystkim zarządza. Zostało tam bardzo niewielu ludzi kompetentnych. Jest tam dużo pewnie uzdolnionych programistów, grafików i tak dalej, ale oni robią to, co im się każe robić. Wystarczy wejść na stronę Blizzarda i zobaczyć, kogo aktualnie szukają tam do pracy. I zaraz zobaczycie, że szukają jakichś senior deweloperów, nie jakichś początkujących, tylko kogoś, kto już ma doświadczenie i ogarnie syf. Zresztą nie tak dawno temu do ekipy Diablo 4 dołączył człowiek, który w branży gier znany jest za ogarnianie syfów. Do ekipy związanej z pisaniem historii dołączyła osoba, która w zasadzie do tej pory była związana tylko i wyłącznie z tworzeniem cinematiku do WoWa. Zaś ludzie, którzy od WoWa odchodzą, często mówią, i to też nie jest jakoś zakopane w internecie, jakieś tajne informacje, często powtarzają, że po prostu zarządzanie tym projektem jest beznadziejne. I jedyne, co może robić w tym wypadku społeczność, to krytykować, krytykować i jeszcze raz krytykować, bo ta krytyka może, nie musi, ale może pomóc grze, sprawi, że deweloperzy może się złamią. Przykładem tego złamania jest na przykład najnowsza aktualizacja na PTR-ze, która wyszła raptem dzisiaj albo wczoraj w nocy, to nie jestem pewny. Blizzard kilka dni temu ogłosił, że legendarki, które zostaną zrobione w 9.1, z automatu dostaną soketa, ale zaznaczył, że legendarki zupgrade'owane, czyli legendarki, które już ktoś miał i po prostu sobie zupgrade'uje na wyższy poziom, tego soketa nie otrzymają. Co to oznaczało? To oznaczało, że nowi gracze dostawali soketa za darmo, podczas gdy ci starzy gracze, jeżeli tego soketa chcieli, to musieliby albo wydać tę swoją stygię teraz, by tego soketa tam wstawić, albo zrobić legendarkę od nowa, co było znów głupotą totalną. Blizzard spotkał się z dużą krytyką tego. Wszyscy youtuberzy zagraniczni, ja akurat o tym nie mówiłem, ale duzi youtuberzy zagraniczni poruszyli ten temat na streamach, na swoich filmach, wyśmiali totalnie tę koncepcję, bo to jest głupota, że starzy gracze karani są za to, że zrobili legendarkę, kiedy jeszcze nie myślano o systemie 9.1, co nie? No i co się stało? Blizzard wycofał się z tego, stwierdził, że dobra, w takim razie legendarki, które będą upgrade'owane, także ten soket otrzymają. I to jest przykład tego, jak pozytywnie działa krytyka tej gry. Ona jest potrzebna, ona jest konieczna. Na koniec chciałem jeszcze poruszyć kwestię tego, czy krytykowanie gry przez różnych youtuberów nie sprawi, że potencjalni nowi ludzie są odstraszani od tej gry. W jakimś stopniu na pewno, ale prawda jest taka, że nieważne jak bardzo ta gra nie byłaby krytykowana przeze mnie, Nexosa, Asmongolda, Belluara czy kogokolwiek, to jeżeli ta gra byłaby dobra, to i tak przyciągałaby ludzi. Mamy przykłady w mediach różnych filmów, czy właśnie nawet gier, które dostawały bardzo niskie oceny, a i tak były grane, i tak były popularne. Ponieważ tak to działa, psy szczekają, karawana jedzie dalej. Jeżeli gra jest dobra i sprawia, że gracze w nią grający naprawdę się dobrze bawią i mówią o tym innym, że się tam dobrze bawią, to mamy tutaj znów sytuację jak Final Fantasy. Ludzie idą do Final Fantasy zachęceni przez innych graczy. YouTuberzy nawet nie muszą nic o tej grze mówić. Bywa nawet, że są YouTuberzy, którzy otwarcie mówią, że ta gra jest głupia, że w nigdy nią nie zagrają, że jest zbyt chińska, japońska. A i tak gracze tam idą, i tak próbują, bo słyszeli od samych graczy innych, że jest tam fajnie, że jest tam dobrze. Blizzard z WoWem tego nie robi. WoW nie jest grą, do której sobie wejdziesz i czujesz, że super się bawisz, ponieważ brakuje mu wielu elementów, które już powinny tam
się znaleźć elementów, które posiadają inne MMORPG. Nie mówię tutaj o całkowitym przebudowaniu gry, ale też nie możemy zatrzymywać się w 2004 roku, jeżeli chodzi o nasze systemy i podejście do gracza, ponieważ gracz się zmienił. Gracz, który grał w WoWa w 2004 roku, nie jest tym samym graczem, który gra w WoWa dziś i trzeba to wziąć pod uwagę. Mogę bawić się dobrze na TBC-u. I bawię się dobrze, głównie pewnie przez nostalgię, ale także przez to, że gra po prostu czuję, że zachęca mnie do grania w nią. Chociaż ostatnimi czasy mniej w nią grałem, bo miałem mniej czasu, ale no mogę dobrze bawić się na The Burning Crusade. I nie oznacza to, że ja się zatrzymałem w 2004 roku. Oznacza to, że ta gra broni się pomimo tego, że jest 2004 roku. Tak jak Gothic broni się pomimo swoich lat. Tak jak wiele innych starych gier, klasyków broni się pomimo upływu lat. Ponieważ były robione w inny sposób, z inną myślą. Ale nie oznacza to, że jestem debilem i nie wiem, że TBC ma swoje problemy i miejscami jest irytujący. Jednakże te problemy są na tyle mało ważne, mało istotne dla mnie, że przymykam na nie oko. W retailu często jedyne co widzę to jeden wielki problem. Nie tak dawno temu rozmawiałem z moim znajomym youtuberem. Tutaj może nie będę podawał, kto to był za youtuber, ale grunt rzecz, że zaskoczył mnie, mówiąc, że grał w BFA. Spytał się mnie, czy ja w ogóle jeszcze gram w WoWa, bo my dawno nie gadaliśmy. Powiedziałem, że tak, owszem. I się zdziwił, bo powiedział, że sam próbował grać w WoWa, w BFA grał, przez całe BFA, no i grał aż do 9.0 i w końcu zrezygnował, bo ta gra, jak sam powiedział, nie dawała mu żadnego fanu. Miał wrażenie, pamiętajmy, jest to nowy gracz, to nie, który próbował przez całe BFA grać i skończył na 9.0. Liczył, że Shadowlandsy będą lepsze, liczył, że dadzą mu jakieś poczucie przygody. No bo o ile dobrze mu się levelowało, o ile rzeczywiście super się bawił, poznając tę historię, świat, postacie i zresztą to mi napisał, to miał dość grindu, niekończącego się grindu i czuł, że po wbiciu maksymalnego poziomu albo pójdzie na rajd, albo w sumie nie będzie miał co robić w tej grze. No i niektórzy powiedzą, no bo ta gra jest tylko pod rajdowanie. No dobrze, ale takie myślenie sprowadzi nas do tego, że niebawem w tej grze zostają tylko osoby rajdujące, a cała reszta, czyli powiedzmy 80% graczy od tej gry odejdzie. I zobaczymy, jak często wtedy te rajdy będą się pojawiać, kiedy WoW zostanie zapomniany przez większość użytkowników, co nie? Dlatego każdemu powinno zależeć na tym, żeby mimo wszystko ta gra pasowała zarówno do takiego rajdera mitycznego, jak i do osoby bardziej casualowej, która na przykład nie może pójść na 4-godzinny czy tam nawet 2-godzinny rajd, bo ma dwójkę małych dzieci. Musi się tymi dziećmi czasem zająć, no bo ludzie są dorośli, ale mimo to chcieliby od czasu do czasu pograć w World of Warcraft. I tutaj znów nie popadajmy ze skrajności w skrajność. To nie oznacza, że gra musi się skazualizować na maksa. Chodzi o to, by gra dawała ci wybór. Czy chcesz sobie pograć casualowo i po prostu porobić jakieś swoje rzeczy, poodkrywać świat, historię poodkrywać i tak dalej, czy chcesz hardkorowo pograć PvP czy rajdy. I da się to połączyć, ponieważ w przeszłości Blizzard udowadniał, że może to połączyć. I takim przykładem jest chociażby Legion, który był dobrym dodatkiem. I w sumie ja Legionu nie krytykowałem. Ja krytykowałem BFA, krytykuję teraz Shadowlandsy, chociaż wciąż wielokrotnie to powtarzałem, uważam, że patch 9.0 nie był tragiczny, uważam, że to był dobry patch, ale nie zmienia to faktu, że wiem, że mógł być jeszcze lepszy. Wiem, że gdyby Blizzard po prostu bardziej słuchał społeczności i słuchał dobrze, wyciągał dobry feedback, to ta gra naprawdę nabrałaby rumieńców. Przynajmniej moim zdaniem. Tutaj stawiam kropkę. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie i tak dalej. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało mój materiał. No i do usłyszenia. Mam nadzieję, już 9.1, bo tak się składa, że w tę środę 9.1 ma swoją premierę i pewnie będę na moim głównym kanale z tego powodu streamował. Więc zapraszam!